Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Biografia kultowej artystki. Netflix, amerykańska platforma wypożyczania filmów w internecie, zapowiedziała realizację dokumentu o Ninie Simone. Biografia będzie nosić tytuł What Happened Miss Simone i powstanie na podstawie taśm, które legendarna wokalistka nagrała, opowiadając historię swojego życia. Film ma ukazać się w przyszłym roku. Ennio Morricone w Polsce. Jeden z najlepszych kompozytorów filmowych na świecie odwiedzi nasz kraj w ramach jubileuszowej trasy 50 lat muzyki. Artysta będzie osobiście dyrygował 160-osobową orkiestrą z chórem, prezentując najsłynniejsze utwory ze swojej 50-letniej kariery. Koncert Ennio Morricone odbędzie się 14 lutego 2015 roku w Kraków Arenie. Straszny bałwan powrócił i jak co roku przed świętami pojawił się na amerykańskich ulicach. I choć dowcip jest cały czas ten sam, ba, ludzie nawet widzieli go już w sieci, to wciąż jest skuteczny. Nice. I jak widać po tylu latach, tak zwane pranki wciąż są skuteczne. Premiera płyty Lil Wayne'a. Fani rapera będą musieli jeszcze trochę poczekać na jego zapowiadany na 9 grudnia album The Carter 5. Jak się okazuje, za opóźnienie odpowiedzialna jest wytwórnia artysty, która nie chce wydać krążka. Lil Wayne zapowiedział rozwiązanie umowy, ale niestety z tego powodu premiera płyty przesunie się na 2015 rok. John Legend dla Martina Luthera Kinga. W sieci pojawił się wspólny utwór Johna Legenda i Comona zatytułowany Glory. Kawałek nagrany został na potrzeby filmowej biografii słynnego przywódcy ruchu antyrasistowskiego Martina Luthera Kinga. Za produkcję filmu odpowiadają takie gwiazdy jak Brad Pitt oraz Oprah Winfrey, a jego premierę zapowiedziano na 25 grudnia. Danego słowa trzeba dotrzymywać. Jeśli przegrało się zakład, trzeba zachować się z klasą, nawet jeśli zakład dotyczył gry komputerowej, a jego stawką było odegranie teledysku do kawałka Chandelier. Mam dziwne przeczucie, że przegrał specjalnie. Prezent od Coldplay. Brytyjska grupa zrobiła swoim fanom małą niespodziankę. Podczas wywiadu dla BBC Chris Martin zdradził, że ich najnowszy album będzie nosił tytuł A Heart Full of Dreams. Muzycy już rozpoczęli pracę nad nadchodzącym krążkiem, ale więcej szczegółów nie chcą na razie ujawniać. Rekord rekordów Gangnam Style. Teledysk do przeboju Gangnam Style popsuł licznik serwisu YouTube. Jak się okazało, popularność klipu Psy'a osiągnęła tak wysoki poziom, że licznik portalu nie był już w stanie policzyć jego wyświetleń. Informatycy szybko jednak poradzili sobie z sytuacją i limit odtworzeń wideo został odpowiednio zwiększony. Nie oszukujmy się, każdy z nas większość czasu w internecie po prostu marnuje. Niestety zdjęcia muszą być obejrzane, posty przeczytane, a lajki rozdane. Na szczęście jest sposób na zaoszczędzenie tego czasu. Trzeba tylko trochę pokombinować. I jak widać, studia mogą się do czegoś przydać. Czy do czegoś pożytecznego? To już jest inne pytanie. Empire of the Sun w Głupim i Głupszym. W sieci ukazał się nowy kawałek australijskiego duetu. Piosenka zatytułowana Wandering Star trafiła na ścieżkę dźwiękową do drugiej części komedii Głupi i Głupszy z Jimmy Carreyem w roli głównej. Na polskie ekrany film trafił 14 listopada, a w przyszłym roku do sklepów trafi trzeci krążek Empire of the Sun Every Ocean Tells a Story. 30 Seconds to Mars w Polsce.
Formacja Jareda Leto ponownie odwiedzi nasz kraj. Na kolejną wizytę fani nie musieli jednak zbyt długo czekać. Ostatni koncert zespołu odbył się bowiem w czerwcu w Rybniku, a już 8 kwietnia muzyków będzie można zobaczyć w hali Argo Arena, położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu. Jedni tańca się uczą, inni z tą umiejętnością po prostu się rodzą. Bo nie wiem, czy jest możliwe, by ten oto chłopak zdążył się nauczyć tych wszystkich ruchów przez 2 lata swojego życia. I pewnie stwierdzenie stawiał pierwsze kroki w jego przypadku oznaczało od razu te taneczne. Biografia Whitney Houston. Do sieci trafił pierwszy zwiastun telewizyjnej biografii Whitney Houston. Za reżyserię obrazu zatytułowanego Whitney odpowiada Angela Bassett, a produkcją zajęła się amerykańska stacja Lifetime. Fabuła skupia się na związku gwiazdy z mężem, Bobby Brownem, a premierę zaplanowano na 17 stycznia. Święta Sumptuastic. W sieci pojawił się bożonarodzeniowy utwór polskiego zespołu Sumptuastic. Piosenka zatytułowana Świąteczny Czas jest połączeniem muzyki popowej z tradycyjną polską kolędą Gdy Śliczna Panna, a całość prezentem dla fanów, którzy czekają na nowy krążek grupy. Jaka jest najmodniejsza męska fryzura w tym sezonie w Europie? Przed Wami odpowiedź i dokładna instrukcja, jak szybko i sprawnie takową sobie sprawdzić. What would you like me to do? I would like my friend Troika to do the best haircut in Europe. Oh, you are very lucky, Mr. Griff. Why? Because 2 days before, uh-huh. 2 days before, I have been to a very great seminary, uh-huh. and I have the knowledge mm-hmm. to give you the best haircut to you. You're a man, my friend. You're a man. Give me to me. Give me now. Oczywiście ja już byłem. I to było podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, do zobaczenia już jutro.